No i co teraz? Co mam zrobić? Rozmawiaj. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. Oczywiście, że wiesz. We'll test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Okay. Why, yes, I could. Na pewno tutaj tego klucza nie znajdę, ale. Dead end. Nothing here. Mogłabyś też sprawdzić resztę szuflad. Boring. Wiem. Pewnie w tej też nic nie będzie. Crap. Wiem. Zaraz, tam dwa te... dwóch klaserów tam brakowało, czy tam dzienników. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Że co? Ty mówisz, że... Zaraz. Ty mówisz, że trenerzy Pokémon to pajace? Ja ci kurde dam. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. Betty's cute. Desolation. Pustkowie. We have to find another way in. A jeszcze nie skończyłem, kurde. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. No wiem, kurde, wiem co mam robić, przestań. Hey Warren, you busy? Oh. Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you make kwas czy coś? Polać po drzwiach i tyle. I'm just asking. Ale nie sądzę, że to dobry pomysł, bo będą widzieć, że coś jest nie tak. W końcu drzwi będą rozwalone. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. Chyba nikt w szkole nie będzie, tak mi się wydaje. Spał. Więc tak, zobaczmy. I'm gonna go put it together. Ale skąd możemy wiedzieć, że to będzie dobry pomysł? No bo co będzie, jak ta cała mieszanka rozpierdoli te całe drzwi? Wtedy wszyscy będą wiedzieć, że weszliśmy tutaj. Ja wolę klucza poszukać. Chociaż pewnie to nie jest opcja, tak mi się wydaje. Oczywiście, że nie, to by było za łatwe. Zobaczmy te... Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym SMS-em. Zaraz. E? Oczywiście, kurde, że bomba! Wiedziałem. Jakieś pytania? Chloran smrodu? To proszek, którego używa się do produkcji ditlenku chloru. Cholera, każdy to wie, więc naprawdę zamierzasz spróbować? Słowo klucz to spróbować. Kłaniam się twojej wiedzy. Teraz słuchaj 007. Musisz znaleźć cztery rzeczy. Cukier, puszkę napoju gazowanego, taśmę klejącą, chloran sodu. Cukier pewnie w jakiejś kuchni będzie. Puszka napoju gazowanego pewnie będzie się gdzieś walać. Taśma klejąca, pewnie ta policyjna. I to będzie w laboratorium. Okej. Okay. Szli! Co? A, dobra. Do kibla oczywiście wejść nie mogę. Chociaż nie, może tu będzie... Jest! Jest cukier! Ale jestem zajebisty! Jestem kurde pro! Wiem. Nie musisz mi przypominać. Poszperajmy w śmieciach. Może będzie puszka czy coś. Oh my god! Broń totalnego zniszczenia! Nie potrzebujemy Warrena, wystarczy, że zdejmiemy gaśnicę ze ściany. Kurde, to by do tego też dziewczyny. Jak normalni killerki. A czy naprawdę musimy to robić? W końcu ten dyrektor i tak już ma od groma problemów. Trofea.
To mi nie pomoże. Tak, automat. Proszę bardzo, mamy naszą puszkę. Weź. Okej. Teraz ten chlorek. O! Jesteś tam jeszcze? Już wybuchło? Max? Ciągle tu jestem, jeszcze nie wybuchło, muszę się skupić, porozmawiajmy później. Więc tak, co tam jeszcze? Taśma klejąca i chloran sodu. Okej. Zaraz. Nie, coś mi się zda... Nie, zaraz. Science class. To muszę tędy iść. Pewnie jakiś alarm będzie. A nie. Gross. I hate that formalin smell. Teczka egzaminacyjna. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Czytaj. 6 minus. Nice. Dobra robota, Warren. Diagram. Układ okresowy. Prescott ma okres 360 dni na rok. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Myślałem, że tak spojrzeć na to, spojrzymy i będziemy wiedzieć, jaki skrót jest od tego chlorku całego. So sodium chloride is a weak... NaCl03. Z NaClO3. Chlor, tlen. Na to jest... No sód. Tak. Trochę miałem kiedyś chemię i trochę wiem, o co z tym tak biega. Kwas, środek chwastobójczy. Chemikalia. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium. Skąd wiesz, nawet nie spojrzałaś na etykietki? NaClO3. Dobra. Środek chwastobójczy? Jest, NaCl03. Papierosy. Zdjęcie. Inspiracji zawsze trzeba gdzieś znaleźć. Weź taboret czy coś i podstaw to i tyle. Wielki mi problem, weź. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. No o to mi chodziło. Dobra. I co tam jeszcze nam zostało? Taśma klejąca. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to będzie w naszej klasie, no bo gdzie indziej to może być. To jest kluczowa lokacja tej gry, tak jakby nasza klasa. To 3. Nie, nie mogę wejść. Gdzie jest nasza klasa? Tu chyba jest. Art class. Wciąż kurde... Tak, to jest kurde Silent Hill i Fatal Frame. Zdjęcia? O! Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Może dlatego, że jest pierdoloną pindą. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Okej. Ja myślałem, że mogę tak jakoś coś z tym zdjęciem porobić, ale... Paczka papierochów. Kto by zostawił papierochy w klasie, serio? Czy ktoś ma taśmę klejącą może? Jest! Weź! Wiedziałem! Widzicie? Jestem kurde detektyw Derek Green. Nie kurde, nie jestem detektyw Derek Green. Wycofuję to, co powiedziałem przed chwilą. Niech zgadnę, ktoś nam przeszkodzi teraz. Okej. Gdzie ona była teraz, Chloe? Uno momento, por favor, widzę tam światło. Światło zaprowadź mnie tam, gdzie muszę iść.
Nie, oszukało mnie światło. To półka z trofeami. A, to tędy, dobra. Hello, bitch! Zobacz, co mam, będzie wybuchowo. Mimo tego, że wciąż myślę, że to jest głupi pomysł, to jednak, no, nie mam innego pomysłu żadnego. Klucza nie znaleźliśmy, więc... Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt mocna bomba. No kurwa, zajebiście! Wszyscy będą widzieć, że ktoś tutaj był. O kurwa, no i jeszcze lepsze! Spierdalamy! Szybko! Chodź! Gdzie to... To tu było. Szybko, wait! Quick! Kurde, czego my szukamy tak w ogóle? Chodź tu, Chloe! Na co czekasz, debilko? E? Kurde, nie tab! Nie tab! Dobra. Pomiń. Dobra, chodź tu. Słuchaj. No! I co? Muszę coś znaleźć? Czy spierdzielić po prostu? No to w takim razie, jakbym niczego nie zrobił, to po prostu to by do niczego... Ta cała bomba... To by do niczego nie doprowadziło. Po co takie rzeczy robić, skoro... Walić to, spierdalamy. Co mam zrobić? Alarm wyłączyć, wiem. Gdzie jest kurwa ten alarm? Na pewno nie tu, pewnie w biurze tego dyrektora. Gdzie on jest? Pod biurkiem czy coś? O, o! A nie, myślałem, że to... A nie, to tylko się odbija światło od tych szuflad. No robię coś, robię, co mam, kurde, gaśnicą może przypieprzyć czemuś? Och! Komputer? Ceregiele na biurku? Nie, dobra, tutaj chyba nie mamy nic do roboty. Kibel! Przez kibel uci... Nie. No i co ja mam, kurde, robić? Nie wiem, co mam robić. Z niczym nie mogę już interagować. Czy to jest normalne? Co mam zrobić? Z niczym interagować nie mogę. Czy gra mi się zbugowała? Czy to normalne? Ja nie wiem. Położę trochę i zrestartuję w takim razie ostatni checkpoint. Zobaczymy. Bo to chyba nie jest normalne, co się tu dzieje. Albo może nie używajmy bomby po prostu i tyle. No szybciej. Już? O! Okej. To jest niezły pomysł. Całe szczęście, że na niego wpadłem. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. No. The company I keep. Now, let's find what we want. Ja też nie miałem pojęcia, że to, co zrobię, będzie akurat pozwoli mi się posunąć do przodu. Znaczy nie, to było kompletnie zaplanowane, no nie, a ja panikowałem tak specjalnie, żeby dramat był. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? A co to za różnica? Lepiej mieć brązowego ptaka na biurku, niż brązowego ptaka na siurku. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk.
Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Może nie powinniśmy zapalać światła? This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. A co ty będziesz kurde nic? Będziesz kurde siedzieć jak ta. Oh. Pewnie zwal wszystko na mnie, ja zajmę się wszystkim, ponieważ jestem zajebisty. Nie potrzebuję niczej pomocy. Warren! Wsadziłaś zamek zamachowcu? Proszę cię, po prostu chciałem sprawdzić, czy ogarniasz materiały wybuchowe i zobaczyć twoje niezwykłe dzieło. Ha! Nikt się tego nie spodziewał. Włącz. A! Sprawdź. I certainly can't use this. Skąd wiesz, nawet nie pogrzebałaś w tych książkach? O! This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Informacje dotyczące ucznia Kate Beverly Marsh. Średnia 3,9. Kate Marsh jest jedną z najlepszych uczennic w Akademii Blackwell. Ze średnią 3,9? No to ja pierdzielę, już się boję pomyśleć, jak je... Jacy inni są. Jej średnia ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie, a jej zaletami są optymistyczne nastawienie i cicha etyka pracy. Jej pozaszkolna aktywność w programie posiłki na kołach została uwzględniona podczas wiadomości KB7, a jej grupa poświęcona religiom świata została ciepło przyjęta do szerokiej gamy duchowych programów Blackwell. Ponadto frekwencja Kate jest jedną z najwyższych w historii szkoły. Że cały czas chodzi na zajęcia? Nieźle. Dyrektorze Wells, jako szkolna pielęgniarka muszę poinformować pana o doświadczonej ostatnio przez Kate Marsh traumie. Rozmawiałam z nią krótko, sprawiała wrażenie zdenerwowanej, lecz nieobecnej i odmówiła dłuższej rozmowy. Myślę, że powinniśmy mieć ją na oku i upewnić się, że inni uczniowie nie czynią jej krzywdy, co może mieć miejsce. Z uszanowaniem Anne-Marie Barench. Aktualizacja. Obecnie przeprowadzone jest śledztwo w sprawie filmu, w którym podobno występuje Kate Marsh. Nagrana w klubie Vortex. Materiał został udostępniony w internecie bez jej wiedzy lub pozwolenia. Do tego dziewczyna twierdzi, że została zabrana do szpitala podczas imprezy. W załączonych plikach opisano wszystkie szczegóły. Only two more files to go. A dobra, to my teczek szukamy. Wowzer, this will so not come in handy. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Nieźle ukryte. And nothing here. Rozmawiaj. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. Musimy być ostrożne. Just please don't accidentally delete his hard drive or anything. Like you can't rewind and fix it. I don't want to make it a habit, okay? Whatever, crackhead. You're hooked. Don't talk. Search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Jakiego mistrza? Ja jestem swoim mistrzem. Sprawdź. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Okay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Dobra, zobaczmy. Średnia 1,7. Podsumowanie. Chloe Price jest problematyczną uczennicą, mimo usilnych starań nauczycieli próbujących ją odpowiednio poprowadzić. Chloe rzadko wykonuje pracę domową i często jest zadziorna w stosunku do nauczycieli. Wielokrotnie przeszkadzała w prowadzeniu lekcji nieodpowiednimi komentarzami, niegrzecznymi gestami skierowanymi do reszty uczniów. Niedawno zawieszono ją za graffiti na parkingu. Mimo, że Chloe jest inteligentną uczennicą ze sporym potencjałem, woli się otwarcie buntować przeciw naszej instrukcji. Aktualizacja. Chloe Price nie jest już uczennicą w Blackwell. W załączniku dokładny opis. Czytaj. Informacje dotyczące ucznia Rachel Dawn Amber. Aktualizacja. Niestety Rachel Amber przestała uczęszczać na zajęcia jakiś miesiąc temu. Przez ten czas nie kontaktowała się z nikim z uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Jej rodzice także nie wiedzą, gdzie w obecnej chwili przebywa. Wszyscy w Blackwell wierzą jednak, że szybko wróci do szkoły i będzie mogła kontynuować naukę. No chyba nie wszyscy. Taka jedna bicza jej bardzo nie lubi.
Podsumowanie. Rachel Amber jest doskonałym przykładem ucznia Akademii Blackwell. Osiąga świetne wyniki na zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych, w których chętnie uczestniczy. Cieszy się popularnością zarówno wśród uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Posiada predyspozycje, by ubiegać się o stypendium. Może także pochwalić się zdolnościami przywódczymi, co jest cechą charakterystyczną dla uczniów Blackwell. Chciałaby zajmować się prawem międzynarodowym oraz modelingiem. Nie ma wątpliwości, że Rachel osiągnie wszystkie postawione sobie cele, zaś Blackwell będzie dla niej doskonałym początkiem kariery. Dyrektorze Wells, tu porucznik Chris Rossi, chcę poinformować, że śledztwo w sprawie zaginięcia Rachel Amber zostało oficjalnie zakończone. Zawsze mamy nadzieję, że na pojawienie się jakiejś wskazówki, ale wydaje się, że będzie to kolejna nierozwiązana tajemnica Arcadia Bay. Zawsze mamy oczy szeroko otwarte, jednak nie jesteśmy obecnie w stanie uczynić więcej. Dziękuję za pomoc, porucznik Chris Rossi, policja Arcadia Bay. Ja pierdolę. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Niech zgadnę. Nie? Weird. This asshole has a spotless record. Haha, jeszcze czego, czytaj. Średnia 3,7. Gówno nie 3,7. Podsumowanie. Nathan Prescott kontynuuje tradycję rodzinną, ucząc się w Akademii Blackwell, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, angażując się dodatkowo w ponadprogramowe zajęcia. W tym pracę na rzecz fundacji wspierającej bezdomnych w Arcadia Bay? Serio? No nie, to musi być coś zmyślone. Nathan cieszy się popularnością zarówno wśród innych uczniów, jak i samej kadry nauczycielskiej. Godnie reprezentuje Blackwell. Na pewno, kurwa. No właśnie. Średnia 2,8. Podsumowanie. Max, jak woli, żeby się do niej zwracano, sprawia wrażenie cichej i pilnej uczennicy z dużym potencjałem do fotografii. Jej średnia ulega zmianie, ale Max zrozumiała, że powinna spisywać się lepiej. Nauczyciele lubią jej skrytą inteligencję, chociaż niektóre skargi prezentują ją jako zbyt nerwową i wścibską. Niektórzy nauczyciele oczekują od Max częstszego udzielania się na lekcji i większej asertywności. Niektórzy oczekują czegoś wręcz przeciwnego. Ale to są raczej sugestie odnośne uczennicy, aniżeli zalecenia. Aktualizacja. Mimo ostatnich spięć z ochroną Blackwell, Max próbowała dzisiaj niestety bezskutecznie powstrzymać rówieśniczkę Kate Marsh przed popełnieniem samobójstwa. Obecnie prowadzone jest w tej sprawie śledztwo policyjne i pedagogiczne, jednak odwaga Max jest niepodważalna. Nieźle. Mam nadzieję, że to pozwoli mi dobrą pracę znaleźć w przyszłości. Podsumowanie. Victoria Chase jest doskonałym przykładem uczennicy Akademii Blackwell, która może pochwalić się stałą wysoką średnią. Kurde! 3,9 to nie jest wysoka średnia! Oraz zaangażowaniem w wiele pozalekcyjnych zajęć, mających wpływ na stawiane sobie przez nią cele związane z fotografią. Victoria jest także chwalona przez kadrę za poświęcanie się sprawom klubu Vortex, jak i innym organizacjom kultywującym ducha i historię Blackwell, czyli no tak, ducha to ukultywują, kurde. Już jednego stworzyli. O, no i to jest już dobra średnia, od 4,0 to już się zaczyna, ludzie. Podsumowanie. Warren jest przykładem bardzo dobrego ucznia reprezentującego doskonałe tradycje naukowe Blackwell. Posiada dar mówienia o interesujących go przedmiotach. Niektórzy oskarżają go o robienie żartów na zajęciach z chemii, jednak nauczycielka tego przedmiotu, pani Grant, zaprzecza. Mamy nadzieję, że Warren skupi się na karierze naukowej i że czekać będzie go tym samym świetlana przyszłość. Wróć. Let's go. Chcę z Jaszczębiem pogadać. You're not so tacky up close. A może to nie jest jaszcząb, tylko gołąb przebrany za jaszcząpa. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Ta. Nathan Prescott the third. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file.
Mhm. Reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled. At least Nathan was finally suspended. Check out that. No i całe szczęście. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. Rachel w ciemni. That's fucked up. Czy tu jest jakaś ciemnia? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. On ze wszystkim ma z złym coś wspólnego. Always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. Ale skąd oni te pliki mają do jasnej cholery? Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. No i całe szczęście, że udało nam się to odkryć. Mam nadzieję, że na końcu gry dostanie w pierdol, a jak nie dostanie, to przynajmniej ja do tego doprowadzę. Max, do your powers include mind reading? Did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. Tak, ukradnij kurde to krzesło, wynieś je z biura. Na pewno kurde zauważą. Że wszystko w porządku. O kurwa. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicap. Ale co jest na kopercie napisane? I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Hmm. Bierzemy czy zostawiamy? Ja myślę, żeby zostawić, bo i tak już kurde... Nie dość, że wpierdzieliliśmy się do środka, na pewno jakieś ślady zostawiliśmy po sobie. Jeszcze jak zauważył, że pieniądze zniknęły, ale kurde, a z drugiej strony nasze odciski palców. Oh my god! Ale to i na kopercie i na wszystkim będą. Ale z drugiej strony, jeżeli nie zauważą, że coś zniknęło, to nie będzie problemu potem. Zostawiajmy tą kasę. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office. Dobra. Pierdzielamy. I know that money would have helped Chloe and me. Tak, ale to dla niepełnosprawnych. Czułbym się jak ostatnia dupa, gdybym zabrał te pieniądze. Impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? Pływanie? You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. W pizdu nam się należy. Zaraz, to obligatoryjny fanserwis, nie? Ja pierdzielę. To rzeczywiście teoria chaosu. O, to wszystko? Okej, dobra. Nie było fanserwisu. Całe szczęście. Czy my dopiero idziemy na ten basen? Tak, my jesteśmy na basenie. Weź, Chloe. Ale tak, ale no, ona cały czas tylko, że nasze moce, a co będzie, jak któregoś dnia nie będzie tutaj nas? Co się wtedy stanie? Rozmawiaj. Boys or girls? Ja jestem chłopakiem. Boys, of course. Figures. Perv. Nie, bo nie jestem zboczeńcem. Ja bym do damskiej ubikacji szatni nie poszedł.
Nie, zaraz, poszedłem przecież. I to nie raz! Oczywiście jestem zboczuchem. Ale przynajmniej teraz nie jestem. Bluzka, czy kogo? No way am I touching Zach's jersey. Szafka Warrena. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Krzywa morda. E-papieros. Some poor hipster lost their vape. Oh! It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? O, mamy dowody. Diazepam. Nathan Prescott. Co to jest diazepam? Do czego to jest? Diazepam. Dia. Persona. Risperidone. Okej. Okay. Narramienniki. This must be for training kids. Tak się składa, że ja umiem czytać. Pływać! Znaczy się. Hej, myślę o... A przecież zaraz, czytaj. Hej, mam niegrzeczne myśli na twój temat. Co masz na sobie? Mam naszyjnik i telefon w ręce, ekstra. A ty w czym jesteś? Siedzę w szatni w podkoszulku. Wow, ciekawe. Tak, to jest jak o graffiti. Nie martwcie się, wszystko jest złe. Graffiti. Siek smiup. Na serio, memy? Oh my god. Victorial kocha chuje. No.